Słyszycie, jak te ptaszki ćwierkają? Tak, moi drodzy, dokładnie. Witam was serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. No i co? Jakie mamy dzisiaj zadanka? Bo już nawet nie pamiętam, troszeczkę sobie zrobiłem przerwę od tej gry. Ale to chyba nie jest problem. Widzę, że mamy zawalony ekwipunek, dlatego od razu sobie wróćmy jednak do tego grzybka i ogarnijmy to, co mieliśmy ogarnąć. Czy to się da? Nie da się sobie korzystać, okej. Okay. Tu jest tylko safe. Mamy bodajże dostęp tutaj. Dostęp przyznany. Tarlcik. Demontaż zapasów. I tak, z pewnością pozbędziemy się tego. Też się nie da tak robić, szkoda. Co to jest? Zobaczymy sobie, co to jest. To nam się nie przyda. Mam, widzę, że trochę tutaj mamy. I to się nie zmieniło. Elektryczne mamy na Akacza, z tego co pamiętam. Tak, to możemy sobie zmontować. Co to jest? Mleko zagęszczone. Nie wiem dokładnie, co to daje. Amunicja makarowa, to nam się nie przyda. Gorzałka. Też nie wiem, co daje. Pokaż. Nie da się pokazać, dobra. Tutaj chyba tego nawet nie mamy. Chyba, że to jest 100. Ale mniejsza. Mniejsza o większość, jak to mówią. Czy możemy coś ulepszyć? To jest lepsza myśl. I myślę, że rzeczywiście kałasznikow to jest coś, co będziemy próbowali ulepszyć jeszcze bardziej. Lupę widzę, że mamy już też chyba ulepszoną na czwarty. Tak. Wyglądy celownicze, niestety tu nie mamy nic. Magazynka też nie możemy ulepszyć, aczkolwiek możemy ulepszyć sobie większe obrażenia od żywiołów. To sobie weźmiemy. To niestety nas nie stać już na poziom trzeci. Przygotowanie i szansa zwiększenia efektu gniazda kartuża też byłoby spoko. Czyli tak, tu już mamy git. Dominator. Pociski. Sobie tego niestety nie ulepszymy. Tu też nie ulepszymy, dobra. Czyli to, co mamy, to nam zostaje. Akaś jest. Trochę ammo też mamy. Myślę, że teraz bez problemu. Ja sobie muszę przypomnieć kontrolsy, jakie to były. Tam byliśmy, z tego co pamiętam. Znaleźliśmy stację. Pociąg cały czas tu stoi. Musimy tylko usiąść i ruszamy. Mam szczerą nadzieję, że nie napotkamy po drodze przeszkód. Nie zapeszaj, łapo. Bo jeszcze pocałujemy klamkę. Dokładnie. Jeszcze możemy pocałować klamkę, niestety. Widzę, że tej chatki puchatka się nie da wejść. Ale tu już się da. Standardowo. Looting pełną gębą. Trochę ammo, jakieś polimery. Oczywiście jakiś szrot, który nam się nie przyda. Od razu go wyrzucamy. Nie chciałbym na przykład stracić miejsca na Akacza. Tak, tam jest robocik. Pytanie, czy tu są jakieś kamery? Definitywnie kamer bym nie chciał. 5-5-06-07. Poradzę sobie. 5-5-06-07. Nie wiem, czy zapamiętam, ale okej. Nie jestem pewny. I zauważyłem, że ta gra dosyć sporo jedzie na... Kurde, zezie ty. Wszędzie leżą trupy. W ogóle nie spodziewali się robotów. Nikt się nie spodziewał takiej agresji u robotów cywilnych. Co ty nie powiesz? Też bym się nie spodziewał. Po brunatnej zarazie roboty wyciągnęły cały kraj z bagna. 10 lat później wszyscy byliśmy przekonani, że są pomocne i niezawodne. To ogromna szkoda. No ogromna, ogromna, no ale jak widać, czasem niestety tak już bywa. To, co miało nam pomagać, zazwyczaj nam szkodzi. Zresztą częsta przypadłość naszych czasów. Trzeba po prostu czekać dłużej. Wtedy się jak najbardziej to udaje bez problemu i to żadnego. W komentarzach ktoś mi wspomniał. Przepraszam, że nie przypomnę niku, ale... Przypomniał mi, że tutaj jest dosyć sporo zawartości pobocznych. Jeżeli nie będę mógł znaleźć, to jak najbardziej, żeby się posiłkować poradnikami. Rany, przymknij się wreszcie. To chyba przypadek szczątkowej pamięci polimerowej. Można przyjąć, że zawiera ona najważniejsze przeżycia ofiary. No nie wiem. Raczej ostatnie wspomnienie. Nikt nie miałby takiego fioła na punkcie pracy.
Co z młodymi pionierami? Facet na pewno jeździł na obozy jako dzieciak. Co z jego marzeniami? Z literaturą, historią? Czy wy nie macie wielu miłych wspomnień? Nieważne. Jesteś tylko programem komputerowym. Tobie się tak wydaje, że to program komputerowy. Dobra. Tu byliśmy. Tak, to tu byliśmy. Ej, kurde, teraz nie jestem pewien. Ale jakbym miał potem płakać, że czegoś nie wziąłem, to... Wrócę później. Czyli tu byliśmy. Tam mamy jeszcze jeden, który chciałbym jak najbardziej zebrać, bo jednak, no, te rozmowy są jakoś tam ciekawe. Tyk. I w dół. No, to jest świetne. To jest świetne. Ja będę z tego korzystał jak najbardziej. Już jest ten czarny skurwysynek. No kurde. No nawet poszło. Niezbytnie nawet HP nie straciliśmy, o dziwo. Coś tu jest. Coś tu jest. Ej, coś tu... A, tu jesteś, kicia. Aj, tam nie to. Schemat już odblokowany, czy jakiś schemacik to był, jakbyśmy nie zebrali go wcześniej. Dobrze wiedzieć. Nie mogę! Po prostu nie mogę się stąd wydostać, dosłownie! W takim stanie nigdzie nie pójdziecie. Dosłownie. To miejsce jest przeklęte! Ta stacja! Cały system kolei! Począwszy od tego biletu! Rozumiem. Przepraszam, muszę iść na pociąg. To z nim pogadaliśmy. Dobra, no to zostaje nam tylko i wyłącznie już iść do pociągu. Wydaje mi się, że wszystko zwiedziliśmy tutaj, co powinniśmy. Tutaj również byliśmy. Tam nic już... A, ty. Nie wziąłem tego? No nie, no tak się wbała, to ja nie daję zrobić. Ja nie palcem robiony, halo. Nie. Wiedziałem. Czyli ten skan nie jest taki dobry, jak myślałem na początku. Niestety, kurde, teraz obawiam się, że jednak mogę coś przegapić. Wolałbym nie, ale no jak widać jest to możliwe. Mam nadzieję, że twórcy to nie świnie i nie ukrywają takich rzeczy tak daleko. No ale jak wiadomo... Nic nie wiadomo. Baloniki. To jakieś magiczne baloniki. Tam jest puciung. Puciung jest tam. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Po tej stronie cokolwiek? Nic. Zostaje nam tylko i wyłącznie wejść. Nie możemy tu skanować. Dzień dobry, towarzyszu. Witamy na pokładzie Wiru, unikatowego pociągu dużych prędkości i dumy systemu transportowego zakładu 3826. Dobra, muszę natychmiast dotrzeć do Wognu. Chyba tak, no chyba już wszystko wykonaliśmy, co mieliśmy tutaj wykonać. Tak mi się wydaje. Muszę natychmiast dotrzeć do Włogienu. Z przyjemnością w tym pomogę, towarzyszu. Obecne obciążenie linii kolejowej wynosi 0%. Możliwy natychmiastowy odjazd. Na pewno nie zwariowały się pozostałe roboty. Nie zamierzam czasem rozbić pociągu i nas zabić. Na pewno nie zwariowałeś jak pozostałe roboty? Nie zamierzasz czasem rozbić pociągu i nas zabić? Bezpieczeństwo pasażerów jest priorytetem każdego robotycznego pojazdu. Nasze algorytmy... Widziałem już, co potrafią wasze algorytmy. Charles, czy jest na tej stacji kapsuła neuropolimerowa z instrukcją sterowania pociągiem?
Mógłbyś sam go poprowadzić. Niestety nie jest to punkt przesiadkowy. Nie znajdziemy więc takiej kapsuły. O, żeż ty. No dobra, to ruszamy. Świetnie, ruszajmy. Zakładam, że nabyliście bilet. Bilet? Pojebało cię? Dookoła leżą same trupy. W całym zakładzie ogłoszono sytuację awaryjną. Odpalaj pociąg w tej chwili! Zgodnie z przepisami ZSRR, darmowy przejazd przysługuje wyłącznie ciężarnym kobietom oraz niepełnosprawnym pasażerom. Nie wykrywam oznak ciąży. Proszę o zaświadczenie od lekarza ginekologa. Ja ci pokażę oznaki ciąży, ty kupo złomo. Jeśli macie niepełnosprawność umysłową, proszę o stosowne zaświadczenie. Dobra, pierdol się. Towarzyszu majorze, proszę zauważyć, że ten akurat Rafik nie jest samodzielnym robotem. Jest powiązany z wirem, a więc niszcząc go zniszczycie i pociąg. No dobra, posłuchaj, tumanie. Skąd właściwie mam wytrzasnąć ten twój bilet? Bilety można kupić w najbliższej kasie biletowej. Dla pasażerów podróżujących z dziećmi obowiązują specjalne zniżki. W jakiej kasie biletowej, tempaku? Kasy są zamknięte, wszyscy nie żyją. Nikt nie sprzedaje biletów. Zgodnie z przepisami ZSRR, darmowy przejazd przysługuje wyłącznie ciężarnym kobietom oraz niepełnosprawnym pasażerom. Zamknij się już! Chyba szybciej doszedłbym z buta. Dobra. To unikatowy pociąg. To unikatowy pociąg, tak? Co w nim takiego wyjątkowego? Lata czy coś? Rewolucyjny system transportowy kolei magnetycznej, opracowany przez inżynierów Czełomieja, pozwala pociągom dużych prędkości wir osiągnąć nieprawdopodobne prędkości bez niedogodności dla pasażerów. Wir nierozerwalnie powiązany z siecią neuronową samodzielnie dostosowuje prędkość i harmonogram na podstawie liczby pasażerów w pociągach oraz poczekalniach po wprowadzeniu systemu Collective 2.0. Wystarczy już, rozumiem. Nie mam na to czasu. Dobra, zbieram się stąd. Zabieram się stąd. Czyli musimy kupić bilet, tak czy inaczej. Plus i tak to nie możemy, o dziwo. Co niby mam zrobić? Przeszukać każde ciało? Sugeruję przesłuchać spolimeryzowane ofiary. Kurwa, wolałbym tego nie robić. A to wiemy, do kogo się udać. O Jezu, 160... O Jezu, tak daleko? Nie ma biletów! Kasa zamknięta! Muszę kupić bilet na pociąg. Bilet? O czym wy do diabła gadacie? Wszędzie są oszalałe roboty! Pomocy! Zabiją mnie! Już cię zabili, kolego. Wrzaski nic nie pomogą. Muszę cię ukryć! Schować! Sprowadzisz na mnie roboty! Przecież się ukrywasz. Roboty cię tu nie znajdą. Przecież się ukrywasz. Roboty cię tu nie znajdą. Powiesz mi, gdzie dostanę bilet? Nie otwieram kasy! Roboty mnie zobaczą! Poproście kogoś, żeby wam dał swój! W końcu nie są imienne! Okej. Cały czas przytrzymuję shift. My z tobą gadaliśmy? Nie mogę! Po prostu nie mogę się stąd wydostać! Dosłownie! Nie macie może zbędnego biletu, towarzyszu? Biletu? Owszem, mam bilet, ale on nic wam nie da. Jak to? Bo cała ta stacja jest przeklęta, nie widzicie? Użyłbym innego słowa, ale nie chcę was niepokoić. Nie ma innego wyjaśnienia. To przekleństwo, mówię wam. Najpierw zaspałem, potem zapomniałem dokumentów, potem pomyliłem godzinę odjazdu, no i prawie przegapiłem pociąg. A kiedy w końcu przyszedłem na peron minutę przed odjazdem, wszystko zamarło. Ta stacja jest... przeklęta! Może pomogę wam się pozbyć tego przeklętego biletu i zacofanych przesądów, towarzyszu? A bierzcie go! Może zdejmiecie klątwę! No, nie wiem. Dobra, ale to już nie możemy tam pójść? Serio? Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Aczkolwiek nie chcę zbytnio przedłużać tego wszystkiego, no bo wiadomo, 160 metrów to jednak trochę jest, dlatego... Pójdziemy już po prostu
z tym biletem do wagonu. Dobra, mamy bilet. Puszczaj nas. Dzień dobry, towarzyszu. Witamy na pokładzie Wiru, unikatowego pociągu dużych prędkości i tłumy systemu transportowego zakładu 3826. Tu masz bilet, a teraz odpalaj silnik. Bilet jest nieważny. Wasz pociąg odjechał 4 godziny temu. Proszę wymienić nieważny bilet w kasie biletowej. Jaja sobie robisz? Nieważny? 4 godziny temu nikt tu nie żył. Cały dzień jeździsz pociągiem pełnym trupów? Odpalaj silnik, bo dostaniesz kopa prosto w ten blaszany tyłek. Podróż z nieważnym biletem nie przystoi obywatelowi kraju rad. Proszę wymienić nieważny bilet w kasie biletowej. Udław się tym nieważnym biletem. Dobra, zabieram się stąd. Czyli jednak niestety musimy zapierdzielać dalej. No ale dobra, i tak chciałem zobaczyć, co jeszcze tutaj gra ma nam do powiedzenia. Zapewne będziemy musieli aż tam dymać. Może ty coś powiesz? Kolega! Ratunek! Awaria! Przepraszam, towarzyszu. Macie może bilet? Muszę lecieć. Ramenki! Na ratunek! Co? Zawiodłem wszystkich. Ludzie umierają. Eliminacja była właściwa. Słońce! Dupek. No nie mogę, co za strata czasu. Roboty. Nie cieszą się, że pomogły. Nie cieszą. Będę miał to na uwadze. No i tak jak mówiłem, gdy mamy znów po parę metrów. I przy okazji, czy ja czegoś tam zapomniałem? Nie wziąłem? No, jak najbardziej czegoś nie wziąłem. Mamy 2 dasze. Okej. Okay. Ciekawe. Nie zauważyłem tego wcześniej. Rozumiem, że już nic nie ma. Tam pozbieraliśmy. Tylko co tutaj było? Czy to był chyba jakiś motel, z tego co pamiętam? No i gdzie nas gra próbuje zaprowadzić? Bo jeżeli do tego pokoju, no to ja już źle w tej chwili idę. No właśnie, czyli już źle w tej chwili idę. Na szczęście tu chyba było przejście. Taki trochę backtracking nam się tutaj zrobił. Towarzyszu, możecie mi dać bilet? To pilna sprawa. Wy żyjecie? Uciekajcie! Jak najszybciej opuśćcie ten teren! Nie mogę. To ja mam posprzątać ten bajzel. To samo myśleliśmy, kiedy zawył alarm. A teraz się ukrywamy, zamiast naprawiać roboty. Przykro mi, towarzyszu. Nie musicie się już ukrywać. To znaczy, że mnie zabili? Wiedziałem! Naprawdę? Ale jak? Minęło już kilka dni, a ja ciągle siedzę w tym samym miejscu i w ogóle nie pamiętam, co się działo, zanim włączyli alarm. Czyli pewnie macie stary bilet. Nie, mam miesięczny. A może to już następny miesiąc? Od jak dawna tu leżę? Nie, wciąż mamy ten sam miesiąc. Mógłbym pożyczyć ten bilet, towarzyszu? Wam nie jest już potrzebny, a ten cholerny Rafik robi sobie ze mnie jaja. Widzieliście Rafika? W żadnym wypadku się do niego nie zbliżajcie. Jak coś do niego powiecie, to was zabije. To się zgadza. Od rozmowy z tym kretynem mam ochotę się zabić. To jak z tym biletem? To znaczy? Macie go czy nie? To za kawę wywyższcie sobie. Jest w kieszeni. Ja nie sięgnę. Jasne. Dziękuję, towarzyszu. Nie rozmawiajcie z Rafikami, są niebezpieczne. Bilet miesięczny, kurde, no nie. No po prostu, kurde, no nie. No. Tak sobie patrzę, czy jakoś jeszcze byśmy dali radę tutaj wleźć, ale naprawdę nie widzę opcji, żeby tutaj wejść. Powiedziałbym nawet, że się nie da. Tam w lesie nic nie ma. Czysto. To jest robot laboratoryjny. Czyżby one się porespiły?
Czy mnie tu po prostu nie było? No, musiałem być, bo na górze nic nie ma. Pyk, gleba. Gleba powiedziałem. Dajmy to, co miałeś. I na wszelki wypadek wejdę tu na górę, bo naprawdę nie jestem pewien. Pyk, pyk, pyk. Do góry. I w dół. To już było nie fair. No dobra, czy ja czegoś tu nie zostawiłem? No, no właśnie, no czyli ten, naprawdę, jeżeli chodzi o zasięg tego naszego skanera, no to tak za duży to on nie jest. Za duży to ten skaner nie jest. Brawo, Shiro. Byś zabiłeś. Za duży ten skan to on nie jest, no ale cóż, jakoś sobie musimy z tym poradzić. Dobra, to sobie wywalmy. Już teraz, jak nam znów powie, że czegoś nie mamy, to się zirytuje. Rafik, dostaniesz kopa w dupę. I to potężnego kopa w dupę. Dzień dobry, towarzyszu. Witamy na pokładzie Wiru, unikatowego pociągu dużych prędkości i tłumy systemu transportowego zakładu 3826. Ten bilet może być? Dasz mi w końcu pojechać? Dlaczego nie powiadomiliście mnie wcześniej o dokumencie podróży, towarzyszu? Mógłbym przyspieszyć odjazd pociągu. No bo wtedy go nie miałem. A więc to nie wasz bilet. Podróż z biletem innego pasażera nie przystoi obywatelowi kraju Ra. Co powiedziałeś? Proszę się nie martwić. Po analizie danych stwierdzam, że jesteście oficerem służb mundurowych, badającym sytuację awaryjną. To jasne, że w tych okolicznościach przysługuje wam bezpłatna podróż. Serio? Proszę zająć dowolne miejsce. Pociąg odjeżdża za 10 sekund. Wow! To prawdziwy cud technologii. Pociąg odjeżdża ze stacji. Następna stacja Słoneczna. Charles, historia śmierci profesora Zacharowa wydaje mi się prosta. Co ci się w niej nie podoba? Już to przerabialiśmy. Zbyt wiele w niej pytań bez odpowiedzi. Słuchaj, muszę dojść do prawdy. Sechenov to jedyna bliska mi osoba, dobra? Rozumiem, towarzyszu majorze. Zatem w czym dokładnie tkwi problem? Nie wyobrażam sobie, żeby Sechenov zabił swojego przyjaciela. To nie ma sensu. Znaczy, po co mu to? Właśnie, po co? O ile Zacharow nie zdradził go tak samo jak inni współpracownicy. Na przykład doktor Filatowa. Filatowa szła ślepo za Pietrowem. Jest zakochaną kobietą. Nie myślała trzeźwo. O cholera, co to za... O, z ty kurwa, ja pier... Kurwa, poważnie! Stacja Słoneczna. Następna stacja. Stok? Nie umieraj mi tu, człowieku! Szybko, wstawaj i znajdź kryjówkę! Gadaj! Co mówił Sechenov? W porządku, Tomek. Spokojnie. Tak, dobra, to tak. Towarzysz Mołotow teraz tu jest... Dobra. Towarzysz Sechenov chce, żebyście tam pojechali i zaczęli ćwiczenia sytuacji awaryjnej. Jasne? Bo jakie licho. Dobra, niech będzie. Tak. Coś jeszcze? Towarzysz Sechenov prosił przekazać to urządzenie. Może się przydać. Ale CP3, jesteście żołnierzem! Powinniście mnie osłaniać! O co ci chodzi? No to mnie osłaniajcie! Co? Chwila, dokąd się wybierasz? Sens pierdolona szmata! No to ładnie złazł, bambuko. Leżeć.
Ładnie tu. Zupełnie jak w Moskwie. Nawet lepiej. Bardziej futurystycznie. Na większą skalę. Moje dzieło. Że co? Błąd językowy. Chciałem powiedzieć, że to moje ulubione dzieło. Widzę, że tu mamy głębsze dno. Dodatkowo w tej chwili odblokowaliśmy poligony. W zakładzie 3826 jest wiele ukrytych poligonów, na których możesz znaleźć przeróżne schematy pozwalające ulepszyć twój arsenał. Wejście na poligony są oznaczone na mapie pytajnikiem. Co więcej, automat renowacyjny Nora jest w stanie określić przybliżoną lokalizację poligonu, na którym dostępnie są potrzebne schematy. Wybierz ulepszenie i naciśnij M, aby otworzyć mapę, która wskaże orientacyjne położenie poligonu z tym ulepszeniem. I co, mamy teraz open world? Czyżby? Na to by wychodziło. I coś mi się wydaje, że ten bebzik, który był tam na początku. Zapisywanie danych. Czy na początku? W trakcie naszej podróży, który nam rozpierdzielił cały pociąg. Myślę, że on będzie bossem. Widziałem go chyba nawet na trailerach. Żwawy rudy lis przeskakuje nad leniwym psem. Zupełnie mu odbiło. Dalej już tak nie mogę, proszę, dość. Biedaczysko. Pamięta tylko ból. To dopiero pech. Nie mogę tyle pracować. Potrzebuję co najmniej dnia wolnego. To musi być jeden z programistów, którzy pracowali nad kolektywem 2.0. Przed aktualizacją sieci neuronowej mieli trochę trudnych dni. I niewykonalne terminy. Zawsze to samo. Cóż, teraz masz już całą wieczność, kolego. Wybacz nam. Yuri. Wygasł. Charles, tak sobie myślę. Co jest z tymi głosami? Na ile potrafię ocenić, pamięć polimerowa gadających trupów nadaje strumień dźwiękowy przez moduł mowy interaktywnej zainstalowany w asystencie głosowym urządzenia Myśl. Czyli innymi słowy mówią przez interfejs nerwowy? Na to by wyglądało. Kiedy zostały rozdane pierwsze kontrolery Myśl, utworzono tylko dwa profile głosowe, jeden męski i jeden kobiecy. Dlatego ich głosy brzmią tak podobnie. Oczywiście za życia ci ludzie mówili całkiem normalnie, ale obiecują znacznie zwiększyć różnorodność dostępnych profilów głosowych. To dlatego masz ten dziwaczny, rzężący głos? Nie przystoi szydzić z czegoś, na co ktoś nie ma wpływu, towarzyszu majorze. Bez nerw. Tak się tylko nabijam. Masz miły, ponętny baryton. Męski. O Jezu, kliknąłem spację. Jeszcze mi fajek spadł, jak tutaj z wami słuchałem tą kasenkę. Więc jeżeli słyszeliście jakiś bum, to przepraszam, postaram się to wyciszyć, ale wiadomo. Chilo czasem jest taki, że zapomina o takich rzeczach. Zapisywanie danych. Dobra, no to co? Zostaje nam tylko i wyłącznie... Nie trać głowy. Zostaje nam tylko i wyłącznie zejść na dół. Cóż to jest? Terminal, aktywne kamery... Dobra. Tylko tak, zacznijmy od tego, gdzie my jesteśmy, bo teoretycznie nie wiem. Jesteśmy na stacji kolei jednotorowej. To przyjechaliśmy? Czy my jedziemy stąd? Kurde, nie wiem. Na to by wychodziło. Kompleks kolektywu. Na to by wychodziło, że tutaj właśnie byliśmy. Jesteśmy teraz tu i myślę, że musimy iść właśnie na ten poligon pierwszy. Tu jest jedna kamera. Nie wiem, jakim cudem nas... A, bo on jest na dole. Dobra. Czyli tam się chłopaki fajnie bawią. Bierzemy swojego Akasia. Idziemy na dół się pobawić. Nora! Nie, tylko nie ta dziwka! Uwaga! Pod nami są roboty. Serio? A myślałem, że to Biedronki. Cześć, Nora. Proszę wybrać procedurę. To nie jest Nora. Naprawdę. Myślałem, że to Nora, nasza koleżanka. Świetna. Dobra. Masowa telekineza. Już mamy. Wyprzenie modułu neurokinetycznego masowej telekinezy znacznie zwiększa jego moc. Może być ciekawe. Telekinetyczny jest z każdą sekundą coraz silniejszy i zadaje celowi znaczne obrażenia.
Kosztem zdrowia mnie raczej nie interesuje. Uchwytów powietrzu też nie. Wyprzenie rękawicy, która skraca czas odnowienia masowej telekinezy. Wrogowie w pochwyceniu masową telekinezą tracą część energii, a ty uzupełniasz z niej energię komory. To jest świetne. A, element niedostępny, bo go nie mamy. Bo nawet tego nie mamy. To bierzemy to. Ale sobie myślałem, że to Nora. A to nie jest Nora. Znaczy, możemy ulepszyć sobie na przykład... Proszę wybrać procedurę. Na szybciorka jeszcze. Tego dominatora. Czy możemy coś z nim zrobić? Nie możemy. Pamięć plazmowa też nie. No dobra. Demontaż zapasów. Demontażyk. Pyk. Pyk. Tu mamy do Akacza jeszcze. To możemy sobie to nawet w sumie wziąć. Ale nie musimy. Nie, dobra, ammo mamy sporo. Ammo mamy sporo, więc luz. No to chamstwo. Zapisywanie danych. Chamstwo, chamstwo. Nie rozwaliłem jej chyba. Na górę! Wszystkie? Wszystkie. Dobra, jak z tymi kamerami? Bo widzę, że te kamery da się łatwo wykryć właśnie tym elementem... elementem skanu. Pyk. Bo też nie jestem pewny, czy chcę przypadkiem tak właśnie tego non-stop używać. Może lepiej byłoby walić na przykład pod czwóreczką. Może to nie byłoby złe. Jeszcze jakbym trafił, to by było fajnie. Co dostałeś? Lenin. Zupełnie jak w Włogienie w Moskwie. Tego pomnika nie wznieśli jednak zwyczajni robotnicy, a roboty na podstawie szkiny rzeźbiarza. Ta metoda stała się bardzo popularna w ciągu ostatniego roku. Dobra, ulepszy trochę. Jak z kamerami? Kamera jedna jest tam. Szkoda, że my tego niszczyć nie możemy. Zamknięte, jak zawsze. Czarus, otwórz. Obawiam się... że nie posiadam zdolności otwierania zamków. Nudny jesteś, wiesz. Poradzę sobie. Genialnie. Może ja powinienem znów zacząć walić tą grawitacją, telekinezą. Może to będzie lepsze. Kamera jest tu. Pyk. Walnięta. Graba. Kurde, tu była kamera! No nie róbcie sobie jaj. Opa. Dobra, tam musimy iść, ale ja jeszcze chcę się przejść tu. To kurde te kamery. Te kamery są paskudne. Te kamery są paskudne. Nienawidzę skradanek, a to właśnie się taka skradanka z tego robi. Pyk, do góry. I co ty na to, blacharzu? Leżeć, psie. O nie! Dobrze, że on wybuchł. Cud, że on wybuchł. Coś było. Gramy! Dajcie sobie siana. Zadzwoni ta do bociana. Czemu tu wejść nie mogę? Szczęście poziom zerowy, jeżeli chodzi o... o nasz poziom pościgu. Ale patrz, naprawdę... te kamery jest bardzo łatwo nie zauważyć i potem jest taki właśnie problem.
co to jest? Część jakaś. No, dawaj części. Czegoś nie widzę. Do góry. Ale to jest fajne. To jest fajne. Czy ja mogę naprawdę wsiąść do samochodu? Wow! Haha, lepiej niż w Cyberpunku. Lecimy na nich, zobaczymy, czy da się przejeżdżać. Da się! Na przyjemność z wami służyć, majorze P3. Niestety, lada moment, zginiecie. Ale mam drugi poziom. Oh no! Dacie sobie w końcu spokój? Ej, dobra, to mi się zaczyna podobać. To mi się zaczyna podobać. Muszę! Uderzyć muszę, bo się uduszę. Dobra, koniec. Fajnie było. Pyk. Działa. Dobra. Zmykamy chyba, co, kochani? Zmykamy. Co mi walnęło? W tym pomieszczeniu znajduje się terminal Jastrzębia, ale kiedy został aktywowany protokół awaryjny, system bezpieczeństwa zablokował drzwi. To co mamy przejebane, tym słowem? No nie, tu nie ma wody. Dobra, z daleka od kamer, jakoś sobie poradzimy. Tam jest, widzę, sejwik i ulepszanko. Lecisz w dół. Zerowy poziom, dobra. No jak zablokował drzwi, to ja muszę teraz... Ej, to było dziwne. Wiem, że jak mam poziom alarmu, to nie możemy nic zrobić, ale... Definitywnie nie. Patrz, wolan. Ekstra. Tam jest kamera. Tam też jest kamera. Tam zostawiliśmy trochę lutu, ale to i tak po niego raczej nie pójdziemy teraz. Dobra, co my tu mamy? Dobra, rozumiem, że... Tu jest przystań. Tą kamerą musimy odblokować to. No właśnie. I tak byśmy tego nie zrobili, i tak byśmy tego nie zrobili. Nic nie ma? Nie. O. Trzeba było wcisnąć przycisk, Shiro. To nie jest aż taka automatyka. I plan jest teraz taki, że zjemy sobie ślimaki. Kurwa, obudził się mnie poeta. No tak, na pewno to mamy save. Hey, Charles, jakim cudem szok przenika przez polimer, ale przez zwykłą wodę nie? Przycisk serwisowy Jastrzębia. Co to robi? Sprawia, że Jastrząb ląduje, co umożliwia dostęp technikowi. Jak długo zostanie na ziemi? Niezbyt długo, jeśli nie nawiąże z nim kontaktu technik. Czyli musimy się pośpieszyć. Co planujecie? Przejadę się Jastrzębiem i zbadam okolice. Może coś zobaczę. No, ale nic więcej? Serwis Jastrzębia. Sterowanie terminalem. Rozkaż Jastrzębowi, aby na 10 sekund wylądował na okresową wymianę baterii. Nie zakłóca funkcjonowania ekosystemu. Ale czym jest Jastrząb? Pokonywanie pionowych przeszkód. No to już chyba mieliśmy nawet i gdzieś. Co teraz? Mam złapać rurę? Trzymajcie się. Jastrzębie nie służą do ujeżdżania. No jak ty wrócisz? Do czego są te kable?
Wcześniej ich tu nie było. Stabilizują jastrzębia podczas złej pogody. A, może zjadę po kablu. Mamy kilka lokacji, jakby nie patrzeć. Tu mamy jedną. To nas tam... To my, gdzie byliśmy, zaraz wywali. Ten jest koło spawna, czy koło spawna, koło centrum naprawy. A tu mamy chyba do głównego questa. No to ba, lecimy do głównego questa. Ta-dam. Oto coś interesującego. Z lotu ptaka można dostrzec, że trawę w parku ułożono w kształcie pokojowego atomu. Z lotu ptaka? Nora! Chyba. Zapisywanie danych. To nie Nora. Dostęp przyznany. To nie Nora. Czemu wy usunęliście naszą najlepszą kumpelę? To ja nie wiem. 44, potrzebujemy jeszcze od cholery ciut. Za dużo. Za dużo. Przejdźmy się, obejrzyjmy dookoła. Ale widzę, że tu chyba się już drzwi pootwierały, o dziwo. Ciekawe bardzo. Tego co mi wiadomo, tutaj wejść się nie dało zbytnio. Jest? Terminal od kamer, okej. Nic nie ma, nic nie ma. Więc ja tak chcę się mniej więcej przejść dookoła i zobaczyć, czy tutaj na pewno nic nie znajdziemy, ale chyba nie. I boję się, że zaraz odpalimy bossa. Jeżeli tak, podzielę wam to na dwa odcinki, żebyście się nie zdziwili. Cholera, no zobacz, znowu to coś! Ostrożnie, jednostki JL7 są bardzo niebezpieczne. Daj spokój, wygląda jak słodziak. Dobra, rozumiem, że to ma jakiś słaby punkt. Au, bolało. Wiem już, jak cię pokonywać, dziadu. Hopa. Orador. Oj, to było za wcześnie. Skurwysynku. O nie, o nie, o nie. Dobra, coś tu jest nie tak. To mi się nie podoba! Jak? Nie widzę go. Oh fuck, to już jest ciężkie. Dopiero się rozkręcam. Chodź tu, kulku. Jamku papa. O. No nie. Jebaniutki. Jak się nie ma tego dasza non-stop, to jest problem. Nie wygram z nim. Będziecie mieć powtórkę. Oczywiście musiałem się pierdolić, no. Psony blaszak. No jak to zrobić? Dobra kochani, powtórka od razu w następnym odcinku, bo tego bossa trzeba było ogarnąć. Ja go nie ogarnąłem. Ja go niestety nie ogarnąłem. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, a my rozpieprzymy dziada w następnym odcinku. Mogę wam to obiecać. Trzymajcie się. Hej, hej!